Kutnowskie dzieci, które w czasie wakacji zostają w mieście, nie mogą narzekać na brak atrakcji. Ze swoją ofertą wychodzi do nich m.in. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie. Oddział dla dzieci i młodzieży w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kutnie przygotował 4,5 tygodnia zajęć tematycznych, zajęć zorganizowanych. Podzieliliśmy, tak jak wspomniałem, ten lipiec, bo tutaj prowadzimy zorganizowane zajęcia, na 4 tematyczne tygodnie. Rozpoczęliśmy troszeczkę podróżą w przeszłość do dawnych zabaw i gier podwórkowych, także do tych, które są z czasów mojej młodości, ale przede wszystkim z młodości moich i myślę Państwa rodziców. Ten drugi tydzień to był tydzień pod hasłem podróży małych i dużych. W ciągu 5 dni nasi tutaj uczestnicy zorganizowanych wakacji odwiedzili 5 europejskich krajów. Tam dowiedzieli się o różnych ciekawostkach, o historii, o zabytkach poszczególnych krajów europejskich. Trzeci tydzień po powrocie z tych podróży to mieliśmy troszeczkę odpoczynku. Ten odpoczynek polegał na haśle spa w bibliotece. Tutaj było dużo, bardzo dużo prac manualnych. To było tworzenie kul kąpielowych, zapachowych, oczywiście wszystko własnoręcznie. To były również świece zapachowe tworzone z różnych elementów. Dzieci mogły to wykonać. Ponadto mieliśmy także tworzenie mydeł. Tutaj też włączyliśmy w sposób higieniczny piasek kinetyczny. A teraz ten tydzień kończący już lipiec niemalże, to jest tydzień pod hasłem mobilnej biblioteki. Tutaj stawiamy na nowoczesne, bezpłatne aplikacje, które możemy wykorzystać w pracy z dziećmi, z młodzieżą. Są to aplikacje ogólnodostępne. Chcieliśmy pokazać, że biblioteka to nie jest też takie miejsce gdzieś standardowo zamknięte między regałami z dawnych lat, ale też otwiera się na nowoczesność i tę właśnie wiedzę wykorzystujemy w pracy z dziećmi. A na ten ogonek miesiąca, bo jeszcze zostają nam 3 dni lipca, przygotowaliśmy spotkanie autorskie, trochę o sporcie, trochę o wartościach w sporcie i też taki aktywizujący młodzież i dzieci z naszego oddziału.